przede wszystkim miałem problem z ruszającymi się zębami, które no, jedząc na przykład bułkę, chodziły mi z prawej strony do lewej, ropiały mi dziąsła. I to nie jest taka sytuacja, że choroba ropiejących dziąseł nie była raz, tak powiem, na 3 miesiące, raz na 2, bo pojawiało się raz na 2 tygodnie, raz czasami na tydzień. Do tego dochodziły bóle zębów, więc jak był ból, trzeba było korzystać z tabletek przeciwbólowych. Pewnego dnia obudziłem się rano i moje siódemki, że tak powiem, rozeszły się na zewnątrz. No niestety było potrzebne usunięcie ich. No i wtedy, że tak powiem, zrobiłem badania RTG, gdzie wykazało, że no ma wielkie problemy. No i zapadła decyzja o rozpoczęciu leczenia. Szukałem dobrej placówki medycznej, w której bym mógł zacząć odpowiednie leczenie. Za namową znajomych, a także opinii zasięgniętych w internecie, postanowiłem, że to będzie Nawrocki Klinik. Oj, przyznam szczerze, że byłem mocno zaskoczony, bo mam takie negatywne zdanie o służbie zdrowia. No, gdyby przyszedłem, to no, przede wszystkim uśmiech. Wszędzie panujący uśmiech, taki, powiem, luz, spokój. No, a że tak powiem, taka prawie domowa atmosfera, gdzie można usiąść spokojnie, nawet wypić spokojnie kawę, porozmawiać z paniami. Przede wszystkim doktor, który opiekuje się pacjentem i przede wszystkim mówi mu, co będzie robione krok po kroku. I jak ja mówię, z moich doświadczeń to zawsze było takie ukrywanie, każda wizyta była niespodzianką, a tu przychodziłem i wiedziałem, że co będzie robione od A do Z. Całe życie się bałem chodzić do dentysty, ale po wstępnych wizytach u pana doktora Nawrockiego stwierdziłem, że nic tu mnie złego nie czeka i przekonałem się dokładnie o tym, gdy już leżałem na fotelu dentysty. Pan doktor Michał Nawrocki zastosował u mnie technologię Simplant. Dzięki temu zabieg odbył się w trakcie jednego dnia. Gdy wyszedłem, praktycznie na drugi dzień mogłem iść do pracy i normalnie funkcjonować. Sam zabieg był bezbolesny, a ja czułem się komfortowo. Moje życie się bardzo zmieniło, nie ukrywam. Bo przed kim nie wstydzę się uśmiechać. Kiedyś, gdy robiliśmy sobie zdjęcia z małżonką, to mój uśmiech wyglądał tak, a teraz no, normalnie pełną gębą.